Dzień dobry Państwu, Jolanta Ojczyk, serwis prawo.pl. Moim gościem dziś jest pani dr Małgorzata Urban-Teoharakis, specjalistka od m.in. regulacji dla banków, a porozmawiamy o sygnalistach w bankowości. Banki nie mogą pozwolić sobie na ignorowanie sygnalistów. Dlaczego? Proszę Państwa, oczywiście obowiązek ten został nałożony na banki przepisami prawa. Przepisy ustawy prawo bankowe w artykule 9 ustęp 2 i 2a jasno wskazują, że musi w banku istnieć system anonimowego zgłaszania naruszeń. Potwierdzają to zapisy także rozporządzenia wykonawczego. Co jest tutaj, proszę Państwa, istotne, to, że jest to obowiązek prawny i ewentualne konsekwencje nieobjęcia sygnalisty ochroną mogą skutkować właśnie naruszeniem przepisów prawa, między innymi przepisów prawa pracy i w przypadku, gdyby doszło do sytuacji, w której na przykład właśnie sygnalista zostanie zdemaskowany, będzie mobbingowany w zakładzie pracy, to już zawiśnie sprawa przed sądem o mobbing, no i niestety tutaj bank będzie po tej stronie przegranej, tak, no bo nie objął sygnalisty właściwą ochroną. W takim wypadku wydaje się, że banki powinny przygotować jakieś systemy do monitorowania zgłoszeń. Tak, oczywiście i to też wynika z przepisów ustawy i z przepisów wykonawczych, że takie procedury w każdym banku muszą istnieć. Dodam jeszcze, że te procedury są weryfikowane przez organ nadzoru. Stanowią one element systemu zarządzania bankiem. Taką bolączką jest to, że przepisy w tym zakresie nie są do końca precyzyjne, są troszeczkę, tak powiedziałabym, kolokwialnie mówiąc, zawikłane. I w tym momencie bardzo dobrą praktyką byłoby skorzystanie z list kontrolnych przygotowanych przez wydawnictwo Wolters Kluwer, gdyż one pozwolą bankom na bycie w zgodzie z przepisami prawa i bank będzie mógł tak ukształtować regulacje, korzystając z naszego programu przygotowanego przez wydawnictwo, żeby właśnie ta zgodność zaistniała. Natomiast dodam jeszcze, że oprócz tej zgodności z przepisami prawa, to czy whistleblowing będzie skuteczny, to zależy od wewnętrznej regulacji przyjętej w danym banku, a przepisy prawa dają w tym względzie bankom bardzo dużą dowolność. Mówiąc banki, większość osób ma na myśli duże banki renomowane, ale są też banki spółdzielcze, dużo banków małych spółdzielczych. Te przepisy też ich dotyczą? Tak, polski prawodawca, proszę Państwa, w ustawie prawo bankowe posłużył się pojęciem tak zwanego banku uniwersalnego. Praktycznie w ustawie prawo bankowe, kiedy mamy na myśli bank, to te regulacje odnoszą się do każdego banku, niezależnie od jego formy organizacyjno-prawnej. Pewne odrębności zostały wskazane na początku w ustawie prawo bankowe, no ale są to nieznaczne regulacje, nieznaczna ilość przepisów została skierowana konkretnie do banków spółdzielczych czy konkretnie do banków w formie spółek akcyjnych. Natomiast co do zasady, kiedy mamy wskazane w ustawie pojęcie bank, to oczywiście chodzi o wszystkie formy organizacyjne banków, także więc o banki spółdzielcze. I tak jest w przypadku w niewhistleblowingu. Dotyczy on wszystkich banków. A może jednak opłaca się bankom, zwłaszcza tym mniejszym, troszkę ominąć przepisy, nie posłuchać tego sygnalisty? Nie, absolutnie proszę Państwa, nie opłaca się, gdyż tak jak powiedziałam, to może skutkować sprawą na przykład w sądzie pracy i tu sygnalista z racji, że miał mieć zapewnioną ochronę, będzie mógł różne pozwy formułować, różne zarzuty względem banku, że tej ochrony mu nie udzielono. Ponadto proszę Państwa, zmiany w prawie idą w tym kierunku, że jednak ignorowanie zgłoszeń sygnalistów będzie niestety surowo karane i takie też są zamierzenia naszego ustawodawcy. Dodam na zakończenie, że nie tylko wtedy sygnalistów w bankach, ale też sygnalistów w innych instytucjach finansowych, generalnie w spółkach. Bardzo dziękuję za rozmowę. Zapraszam do serwisu prawo.pl i do Lexa.